Hej, ludzie, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Helena, to jest zagranie Wiedźmin 3 Dziki Gon. Wracamy sobie do gry. Tutaj mam jeszcze silnego upiora do zebrania. Zobaczmy ten... Co ty mi dajesz? Yeah. Nie chcę dodatkowego doświadczenia, chcę złoto, chcę pieniądze. Serio? Ty chuju, trzeba było pozbierać te rzeczy, jak się tam było w środku. No nie, wątpię, że tam było coś większego. W tej jego chacie jest pewnie od cholery rzeczy. W takim razie... Chodźmy do tej jego chaty. Zobaczę, co tam ma, jeżeli ma jakieś alkesy, czy krasnoludzki spirytus, to mu to zabiorę. A nie będę się łasić na niepotrzebne rzeczy. Cezar? Co to kurwa jest? Nie będę się łasić na niepotrzebne rzeczy, powiedziałaś, zbiera wszystko. Dobry. Chcesz to porozmawiać? Dzięki. Bez ciebie umarłbym tu z głodu. Albo ze strachu. A pomniejszy gry... Pomniejszy mnie nie interesuje. Tu coś masz? Przepraszam, ryby mnie nie interesują. I bo ci zostawię alkohol ci niepotrzebny. No proszę, jakie ty tu masz jednak skarby? Dobra, to się trzymaj. Zbierz ten śmieszny kwiatuszek. Lecimy dalej. Znaczy, w sumie to lecimy z powrotem, ale... Dobra. Teraz jak tutaj mamy teleport, to będzie fajnie. Prawda, Cezar? To... Co kurwa za dźwięki? Bard. Jeszcze na plecach. Czego to ludzie nie wymyślą? Okej. Tak, Geralt? Zabiłem potwora z latarni. To był pokutnik. Wyjątkowo groźny rodzaj upiora i wyjątkowo rzadki. To skąd się wziął na Eldbergu? To zawsze była spokojna wyspa. Nawet syreny gniazd tam nie wiły. Ktoś popełnił tam jakąś zbrodnię, coś strasznego. Ale mniejsza z tym. Przejdźmy do następnego punktu mojej nagrody. A proszę, przygotowałem zawczasu. Zasłużyłeś na każdą monetę. I kolejkę! Twoje zdrowie! Właśnie, się nie dowiem, co się tam stało. Podejrzewam, że się dowiem, ale trochę później. Bywaj. Bywaj. Tyle? Szczerą nadzieję, że w tym będzie coś więcej, no ale dobra. Zadania. Zadania wiedźmińskie. Co my tu mamy? Dobra. Zaczynamy od 18. Zlecenie na morskiego diabły. Morskie diabły, przepraszam. Lecimy. Hola, Wiedźminie! Nie szukasz aby zajęcia? Słuchaj, Wiedźminie. Mamy tu problem z Muire Diebl, z utopcami. Problem, który twoim srebrnym mieczem można by pewnie rozwiązać. Niech zgadnę. Rwą sieci, wyjadają ryby, a czasem atakują samotnych żeglarzy i tych, co nocą wracają nad brzeżem z tawerny.
Żeby tylko. Diabelstwa z naszej zatoki są gorsze niż na kontynencie. Polują tak po zmierzchu, jak i w dzień. Atakują zarówno rybaków, co do obrony mają najwyżej wiosło, jak i wojów. Wyrzuca ich potem morze. Zbroje w strzępach. Flaki wyjedzone. Dziwne. Są jacyś świadkowie? Ruryk, mój uczeń, był na łodzi, na którą Muire Diebel napadły. Jest też Towe, której zabiły męża. Mieszka tu, niedaleko, wyżej. Wybacz, ale nikogo więcej nie kojarzę. Ci, co mają do czynienia z tymi potworami, rzadko kiedy wracają żywi na ląd. Porozmawiajmy wpierw o nagrodzie. Coś za skromne, jak na mój gust. Odrobinę żeście przesadzili. Drogo, ale może warto. Niech będzie, zapłacę ile mówisz. Przyjmuję to zlecenie. Z utopcami miałem do czynienia nieraz. Wkrótce będzie po wszystkim, masz moje słowo. Okej. Okay. Znajdź ze świadkami ataków. Uczeń szkutnika. Ruryk, tak? Słyszałem, że byłeś na łodzi, którą napadły utopce. Tak, byłem. Z Ulfem, moim kuzynem. Zbieraliśmy z dna pułapki na kraby koło klifów Kierak. Ulf pociągnął za sznur. Ciężko mu szło. Myślałem, że klatka pełna, że dobry połów. I wtedy coś szarpnęło linę z dołu. Chwila i Ulf był pod wodą. Wołałem go. Raz, drugi, trzeci. Nagle woda zrobiła się czerwona od krwi i czuć było straszny smród. Jakby zgnilizna. Tylko gorzej. Wtedy Muire Diebel wywróciły łódź. Sam nie wiem, jak dopłynąłem do brzegu. Chyba Freja nade mną czuwała. Albo potwory już się najadły. Dzięki za opowieść. Mhm. Od razu znać, że jesteś ulubieńcem Bogu. Mówisz? Szacunek. Ty jesteś Towe? Powiedziano mi, że twojego męża zabiły utopce. Tedy dobrze ci powiedziano. Wpierw morze zabrało mi syna, teraz męża. Zostałam sama. Chwilę nasz syn nie wrócił z połowu. Mąż co wieczór chodził na klify Kierak wypatrywać jego łodzi. Mówiłam, życia mu to nie zwróci, a sam możesz zginąć. Słyszałeś, że tam utopce żyją? Ale nie mógł siedzieć. Brał swój stary płaszcz i szedł. Jak któregoś razu nie wrócił na noc, zawołałam brata, wzięliśmy pochodnie i poszliśmy go szukać. Mój Rediebl. Morskie diabły tak go poraniły, że tylko po tym płaszczu go poznałam. Wiem, że to marna pociecha, ale obiecuję, że problem utopców wkrótce się skończy. Bywaj. Pomożesz człowiekowi w potrzebie? Pomogę, tylko nie teraz. Tutaj, tu będzie mi płotka potrzebna. Służymy tej, która jest dziewicą, matką i staruchą. Niezłe ma spektrum. Chodźmy, płotka. Mi się wydaje, że to nie będą takie do końca zwykłe utopce. Kolejna ofiara. Mhm.
Co to jest? Bogatek? No, dziękuję. Najpierw zbadajmy to drugie miejsce. Dalej. Musimy objechać góry naokoło. Ale dobra, nic nie szkodzi, tak? Hej! Przyjadę tędy? Naprzód. Spróbuj. Okej, okay, jakoś żeśmy dojechali. Krawy, muszę być blisko łowiska, o którym mówił Rurik. Ten smród to na pewno utopca. Ich leże musi być gdzieś blisko. Mhm. No popatrz. Znów ten smród. Szlam i padlina. Okej. Zbadamy. Oczywiście, że zbadamy. Tylko z pomocą kota. Loreny. Aha, kolejne utopce. No i sporo ich z tego, co widzę. No tak, za blisko. Kawałek zbroi zardzewiały do szczętu rozpada się w rękach. Leży potwora, Sińce ale chyba nie utopca. Zmiażdżona krtań został uduszony. Okej. Okay. Wcześniej powiedział, leży potwora, ale chyba nie utopca. Cóż to może być? Krowa? No raczej nie krowa. Prawie nieruszone. Schowane na później. Utopce tak nie robią. Czyli musi tu być coś innego. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. Sińce na szyi, zmiażdżona krtań. Został uduszony. To co to? Kawałki łodzi, podarte żagle, liny. Wystrój marynistyczny, można rzec. Taki jest. Smród, ślady na ciałach. To musi być leże baby wodnej. One mają czuły węch. Nie wróci, póki tu jestem. Chociaż, skoro toleruję utopcę, może wystarczy zrobić wyciąg z igru czołów, żeby zamaskować mój zapach. Okej. Okay.
jak się będzie nazywał ten? Abaya. Olej przeciw trupojadom. Romany utopca. Okej, opiekunek. To powinno wystarczyć. Teraz trzeba gdzieś się schować i zaczekać. Może za tymi szalupami. Będziemy szli przez chwilę po ciemku. Chcę sobie zostawić miejsce na... Znaczy ten. Zabij doby wodną. O, tu jest skrzynia. Ogarniemy ją sobie za chwilę. Okej, baba wodna. Płoń. Auć. Tak się nie walczy z babą wodną. Auć! Cudnie. Trofeum z baby wodnej. Pomiń, pomiń. Kwipunek. Pięćdziesiąt pięć. Nie. Dodatkowe złoto. Doświadczenie. Ach. Okej, zapisujemy. Chodźmy po tamten... Tamtą skrzynię, co tu jest? Cudnie. I lecimy odebrać nagrodę. Powiem wam, że strasznie się podobają te wszelakie zlecenia. No, płyń. Panie Wierwant. Ten ogrom potworów, jaki się znajduje tutaj w tej grze, jest naprawdę... Bardzo przyjemnie się w to gra. O, latarnia morska. Płotka! Kuniku. Naprzód! Jedziesz. Jak patrzę bardziej po mapie, żeby właśnie się nie wpierdzielić na ten spad śmieszny z góry. No dobra, już jesteśmy. Proszę cię, kotka, zostań tutaj. A my chodźmy do tego pana. Robota wykonana, a oto dowód. Na co mi głowa diabła? Co to jest u diabła? Baba wodna. Stary cwany osobnik. To ona była prawdziwym zagrożeniem. Wiele brzydactw znajdowałem w sieciach. Mureny, minogi, płaszczaki. Ale czegoś takiego nie widziałem. Masz, twoja nagroda. Należy się. Dziękuję.
Dzięki, bywaj. Moglibyśmy poprosić o więcej, ale... Nie ma złej pogody. Są tylko podłe załogi. Umowa to była umowa, więc... Wiesz, że mam do ciebie jeszcze jakieś... Potrzebuje trosk. Tak jak okręt potrzebuje balastu, by płynąć prosto i równo. Tak? Okej, jednak nie mogę z tobą rozmawiać. Dobra, zobaczmy zadania. Kolejne zlecenia! Teraz 19, tak? Nie mam nic niżej, nie. Dobra, co to jest? Zaginiony narzeczony. Daleko? Daleko. Dobrze. Daleko. Sprawdźmy tego swojego zaginionego narzeczonego. To jest ta wyspa, gdzie był ten wielkowód. A, to jest ta wyspa. Ta? No, to. Tu jest statek, bla bla bla. Dobra. Oj, te pytajniki będą ciekawe. Nie mogę się doczekać. A wy? Cudnie. Dobra. Chodźmy poszukać tego zaginionego narzeczonego. Ale to zrobimy dopiero w kolejnym odcinku. W tym odcinku podziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Proszę, patrzcie, jakie ładne widoczki. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.